Miłosz Kłeczek, dobry wieczór. To program Miłosz Kłeczek zaprasza. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kwestii protestu rolników. Będziemy rozmawiali o Zielonym Ładzie w pierwszej części mojego programu, a w drugiej części porozmawiamy o bieżącej sytuacji na froncie, na Ukrainie, o tym, jakie wsparcie może zagwarantować, jakiego wsparcia może udzielić Unia Europejska i jakiego wsparcia może i powinny udzielić Stany Zjednoczone. Zaczynamy jednak od rolniczych protestów i tego, co udało i czego nie udało się wyegzekwować na poziomie Unii Europejskiej. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, moim gościem. Witam pana bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. Chciałbym zacząć od listu, który do premiera Donalda Tuska napisał komisarz do spraw rolnictwa, komisarz Wojciechowski. W tym liście pan komisarz Wojciechowski apeluje do premiera, aby na szczycie unijnym podniósł ważny temat. Chodzi o zgodę komisji na wsparcie publiczne dla rolników. Pomoc publiczną, która jest udzielana rolnikom. W 2022 roku komisja takie zielone światło dała. Rolnikom w krajach Unii Europejskiej udzielono wysokiego wsparcia w wysokości 10 miliardów euro, a Polska była największym beneficjentem, bo polscy rolnicy otrzymali 4 miliardy euro. Chodzi oczywiście o to, że no mamy problem po tym, jak do Polski, do innych krajów Unii Europejskiej trafiają również produkty z Ukrainy. Ale z połową tego roku to wsparcie się kończy, nie będzie możliwości jego przedłużenia. Komisarz Wojciechowski apeluje, żeby premier to załatwił, żeby o kolejny rok przedłużyć możliwość udzielania pomocy publicznej. Sam komisarz Wojciechowski mówi, że ma związane ręce, próbował, ale mu się nie udało. Jak pan to odczytuje? Cieszę się, że polski rząd Prawa i Sprawiedliwości tę sprawę skutecznie załatwił i polscy rolnicy otrzymali 40% mniej więcej tej kwoty. To duży sukces, aczkolwiek może mało o tym mówimy i mówiliśmy. Natomiast no, czekaj, tatka latka. Ja już widzę, otrzymam wyobraźni, mam ją wielką, jak premier Tusk to porusza na szczycie Unii. Premier Tusk jest znany z bardzo wielu form aktywności, no ale raczej nie z tego, że jest specjalnie jakoś tam wojowniczy czy ofensywny na szczytach Rady Europejskiej. Tam raczej, że tak powiem, inni zabiegają o swoje. On z tego nie słynie. Natomiast oczywiście dobrze, że komisarz Wojciechowski tutaj pokazał, że piłka jest po stronie premiera z Warszawy. No i teraz, panie premierze, do roboty, aczkolwiek tak szczerze mówiąc średnio wierzę w to, żeby po pierwsze pan premier Tusk w ogóle się zająknął na ten temat, a tym bardziej nie wierzę, żeby załatwił. Jak pan ocenia dotychczasowe ustępstwa? Bo my słyszymy o tym, że już Komisja Europejska się ugięła, że mamy pewne działania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników. Donald Tusk chwali się tym, że to on załatwił odejście od ugorowania, chociaż wiemy, że to jest tylko odroczone w czasie, bo prędzej czy później pewnie eurokraci wrócą do obowiązkowego ugorowania ziemi rolnej. Czy to rzeczywiście wyczerpuje ten temat? Bo kiedy patrzymy na to, co dzieje się dzisiaj na polskich drogach, widzimy teraz również ten obrazek, bardzo wiele, kilkadziesiąt tysięcy rolników, którzy blokują drogi dojazdowe do polskich miast. Kilka miast zarządzanych przez samorządowców z Platformy Obywatelskiej wprowadziło zakaz organizowania tych protestów w mieście. Widać, że jest obawa. Widać, że jednak rząd Tuska obawia się polskiego chłopa i widać też, że rolnicy nie zamierzają odpuszczać. Więc te deklaracje, że coś udało się załatwić, to ugorowanie nie wyczerpuje na ten moment tematu. Jak długo w pana ocenie nowa władza, rząd Donalda Tuska, koalicja 13 grudnia będzie prowadziła taką grę z rolnikami? Samochwała w kącie stała. Ja przypomnę chronologię. Mianowicie to najpierw rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że to ugorowanie będzie przesunięte, nie zlikwidowane, ale przesunięte w czasie. Dopiero po tym się do tego podpiął, czy przypiął, czy podłączył prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Więc to tak gwoli, że tak powiem, uczciwości intelektualnej. Kolejność była zgoła odwrotna, ale oczywiście w propagandzie oni są bardzo biegli, w realu gorsi. Żeby było jasne, już nawet media bardzo życzliwe rządowi podkreślają, że ustępstwa Brukseli
mogą być czasowe i są odwracalne. Mamy do czynienia z wyborami w Polsce samorządowymi, gdzie oczywiście Tusk będzie stało na głowie, żeby pokazać, że jest skuteczny, ale przede wszystkim mamy wybory europejskie w całej UE27. W związku z tym, ja mówię to wprost, sądzę, że szereg rządów w tej chwili kiwa głową, że trzeba tutaj frontem do rolników, trzeba ustąpić, a po wyborach europejskich myślę, że odpuszczą. Zwracam uwagę na to, co stało się niespełna dwa tygodnie temu w Bukareszcie, szczyt Europejskiej Partii Ludowej. Akurat w tym czasie byłem tam, aczkolwiek z innych powodów, który wezwał do tego, żeby było więcej Zielonego Ładu. I tam IPP, tam gdzie jest Platforma i PSL, tam są szczerzy, kiedy mówią, że trzeba więcej Zielonego Ładu. Myślę, że presja może spowodować, presja rolników właśnie, polskich rolników, ale także rolników z krajów Europy Zachodniej, z naszego regionu, że przynajmniej część tego Zielonego Ładu zostanie wyszła w kosmos. Od razu tu chciałem pochwalić polskich rolników, których, uwaga, oni są znacznie bardziej nastawieni pokojowo i trzeba to docenić, trzeba ich za to naprawdę pochwalić. Rolnicy w Belgii czy we Francji no, nie stosują zasady no violence, jak mówią Francuzi, czyli bez przemocy. Przypadki zatrzymywania na przykład transportów ciężarówek z Hiszpanii i wyrzucania na drogę tego, co Hiszpanie przywożą do Francji, są powszechne. Polscy rolnicy zachowują się bardzo spokojnie, a to, że Platforma Obywatelska boi się obywateli, którzy przyjeżdżają ze wsi do miasta, to najlepiej pokazuje, jak ona jest obywatelska. Czy te działania, które teraz są podejmowane, bo mamy przedłużony handel z Ukrainą, import, bezcłowy handel produktami rolnymi z Ukrainy, przedłużony o kolejny rok, ale jednocześnie wprowadzone pewne ograniczenia, czyli pewne limity na import towarów z Ukrainy i Komisja Europejska twierdzi, że to zabezpieczy właśnie tę rodzimą produkcję i europejskie gospodarstwa rolne przed zalewem towarów z Ukrainy. To, co jest limitowane, to, co ma być limitowane, to jaja, to drób, kukurydza i miód. Czy w Pana ocenie rzeczywiście to też załatwia temat, czy to wszystko są takie działania pozorowane? Ja jestem ekspertem, ja słucham tych, którzy się na tym lepiej znają. Rolnicy mówią, że nie załatwi, a organizacje rolnicze mówią, że nie załatwi, ba, nawet wypowiedzi ministra czy wyższych urzędników resortu rolnictwa w Polsce świadczą o tym, że oni też sami w to wątpią. Więc ja mam wrażenie, że jest to taka pewna gra wyborcza, że tutaj ważniejsze są interesy nie rolnictwa europejskiego, tylko pewne gry polityczne, ponadnarodowe. W moim przekonaniu jednak najbliższe miesiące to jest optymalny czas na bardzo silną presję społeczną, bo po wyborach europejskich nawet nowa Komisja Europejska będzie, jak sądzę, mniej skłonna, nawet będzie trochę zmieniona, bo będzie zmieniona na szczęście, po części, będzie mniej skłonna na uwzględnianie postulatów czy żądań rolników niż jest obecnie, kiedy no, ci rolnicy są na ulicach i trudno te demonstracje lekceważyć, jeszcze trudniej zwalczać je siłą. Panie pośle, te wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca będą niezwykle istotne. Dzisiaj środek ciężkości przesuwa się na Brukselę, przesuwa się na Strasburg. To tam idzie ta walka o utrzymanie naszej suwerenności, naszego bezpieczeństwa i w aspekcie gospodarczym, i w aspekcie militarnym. To tam będzie rozgrywało się starcie o zmianę traktatów, odbieranie nam kolejnych prerogatyw i przenoszenie kolejnych kompetencji na Unię Europejską. To będą niezwykle, niezwykle ważne wybory, pewnie najważniejsze od tego czasu, kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Jak ocenia Pan szansę na to, że środowiska prawicowe, konserwatywne zwiększą swój zasób posiadania w Parlamencie Europejskim? Gdybyśmy dzisiaj dokładnie policzyli, ile mają europejscy konserwatyści i reformatorzy, czyli ugrupowanie, do którego należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, gdybyśmy policzyli, ile ma Tożsamość i Demokracja plus tych kilkunastu posłów z Fideszu Viktora Orbana, to dzisiaj takie siły konserwatywne, patriotyczne mają około 20% miejsc w Parlamencie Europejskim. No to jest zdecydowanie za mało, żeby
nadawać ten główny ton, żeby wyznaczać kierunki. Czy w Pana ocenie po tych zbliżających się czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego układ sił może się zmienić? Ile procent może ugrać ta strona konserwatywna, prawicowa? Po pierwsze, uważam, że to są wybory najważniejsze nie tylko 20 lat, kiedy Polska jest w Unii, ale do lat 45, od kiedy są wybory bezpośrednio do Europarlamentu. Po drugie, ja jestem pewny, że Europa skręci w prawo, tak jak to skręca w poszczególnych krajach. Będzie to dużo bardziej prawicowy Europarlament, dużo bardziej odwołujący się do wartości konserwatywnych, tradycyjnych, dużo bardziej eurorealistyczny, eurosceptyczny i niechętny imigracji, niechętny Zielonemu Ładowi również. Natomiast pytanie, jak duży to będzie, jak dużo będzie szabel właśnie tych eurorealistów, eurosceptyków. Ja mam inne obliczenia. Jeżeli się sumuje te wszystkie sondaże, to mi przynajmniej wychodzi około 200 do 200 mandatów, nie powyżej, na 720 posłów. To jest zdecydowanie więcej niż to przed chwilą usłyszałem. I tutaj ja, szczerze mówiąc, to było pięknie, jeśli mieli większość, to będzie bardzo trudne, ale możemy stworzyć największą frakcję, a przynajmniej jeżeli będziemy ze sobą współpracować, to uważam, że bez posłów prawicy pewnych decyzji nie będzie można podjąć w Parlamencie Europejskim. Wydaje mi się, że możemy mieć coś, co bym określił jako mniejszość blokująca, nie tylko, ale przede wszystkim takich decyzji strategicznych, jak właśnie kwestie imigracyjne, bo trzeba będzie wrócić proszę, do pakietu imigracyjnego czy do pakietu klimatycznego zwanego Zielonym Ładem. A gdzie trafi Viktor Orban ze swoim Fideszem? Bo tutaj też no, na pewno dzisiaj jest pomysł, żeby dołączył do europejskich konserwatystów i reformatorów. To jest kilku, chyba 12 europosłów, tak, związanych z Fideszem. Pytanie tylko, czy gdyby oni dołączyli do europejskich konserwatystów i reformatorów, są też takie formacje polityczne, które są temu nieprzychylne i mogłyby waszą formację polityczną w Parlamencie Europejskim opuścić. I suma summarum wyszłoby na to samo. Więc czy warto dzisiaj sięgać po europosłów związanych z Viktorem Orbanem? Od pół godziny w Brukseli trwa uroczystość wręczenia wysokiego znaczenia przez premiera Orbana współprzewodniczącemu grupy EKR, Polakowi profesorowi Legutko. Według mojej matematyki politycznej to będzie też matematycznie dobre, ponieważ ci, którzy ewentualnie by wyszli, na przykład Belgowie, no jednak mają mniej mandatów niż Węgrzy, bo to jest pada rację 12 Węgrów, plus jeszcze dwóch Węgrów z Rumunii, z mniejszości węgierskiej stamtąd. Oni, można powiedzieć, są pewni reelekcji, czy mniejszość węgierska to będzie miała na pewno co najmniej dwa mandaty. W związku z tym no to się opłaca, a ponadto jednak dobrze mieć w grupie formację, która jest formacją rządzącą, bo to już nie tylko Węgry, także Czechy, także Finlandia. No, nasi partnerzy polityczni decydują o tym, że jest w Szwecji rząd, który zupełnie inaczej patrzy na sprawę imigracji. Więc tych twierdz prawicowych rządzących jest więcej. I myślę, że to wyraźnie widać, że no, widmo prawicy, trawestując Marksa, krąży nad Europą. No zresztą ta prorosyjska polityka, przepraszam, prorosyjska polityka Viktora Orbana, antyukraińska, no w pewnym sensie i w pewnym wymiarze też ta jego postawa została przełamana, bo Viktor Orban ostatecznie i Węgry poparły akcesję i Finlandii i Szwecji do NATO. Węgry podpisały się też pod tym pakietem 50 miliardów euro długoterminowego wsparcia dla Ukrainy. Więc te kluczowe sprawy, które wymagały zgody, wymagały jednomyślności, udało się jednak również z Węgrami wynegocjować i dojść do jakiegoś konsensusu. Czy dzisiaj Viktor Orban rzeczywiście zrozumiał, że taka gra 100% na Rosję, na Władimira Putina mu się nie opłaca? Czy ja pokazuję, chcę pokazać to, o czym pan powiedział, pan użył bardzo ważnego słowa, gra. Rzeczywiście to jest tak, że Orban grał tym i na końcu zawsze jest to, że jego rząd głosuje przeciw, ale nie używa weta. A więc jest to taka konstruktywna forma, że te rzeczy przechodzą. Kwestia pieniędzy dla Ukrainy, kwestia również broni dla Ukrainy. Tak, on co roku, raz w roku spotyka się z Putinem. Taki mają niepisany układ. Natomiast on, to nie jest tak, że on
kładzie się rejtanem i może będę rzeczy opóźnić, ale nie wyrzuca tego do kosza, choć teoretycznie używając weta mógłby to zrobić, więc tutaj też nie demonizujmy Orbana, chociaż oczywiście z jego retoryką zgodzić się trudno, ale wie pan, jest takie powiedzenie w Brukseli, w której teraz jestem, że Węgrzy robią to, co Niemcy myślą. De facto Niemcy, gdy chodzi o politykę wobec Rosji, może nie mają takiej retoryki wprost jak Orban, natomiast w praktyce politycznej, gdy chodzi o pewne fakty, no zdecydowanie są prorosyjscy. No chociażby kwestia teraz, kwestia tych rakiet Taurus, czy kwestia takiego zupełnego odcięcia się od propozycji Macrona. Inna sprawa, że myślę, że ona była średnio realistyczna, wysłania tam żołnierzy z państw członkowskich. Ja będę o tym rozmawiał w drugiej części programu. Jeszcze pana chciałbym też zapytać o jedną kwestię. Rolnicy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi. W takiej dłuższej perspektywie, który scenariusz pan uważa za najbardziej prawdopodobny? Taki, że ostatecznie, bo to nie tylko polscy, ale europejscy rolnicy protestują, że Komisja Europejska wyrzuci ten Zielony Ład do kosza, a dobrobyt europejskiego rolnika będzie rósł w siłę, zatrzyma się ten eksport, import towarów z Ukrainy, rolno-spożywczy. Czy jednak Zielony Ład wejdzie w życie, ale także będziemy mieli szeroki strumień dofinansowywania produkcji rolnej w Unii Europejskiej i w zasadzie ten status quo i poziom życia się utrzyma również wśród rolników? Czy może Zielony Ład wejdzie w życie, rolnicy nie otrzymają żadnego wsparcia i mówiąc wprost, rolnicy zubożeją? To nie jest gra o sumie zero-jedynkowej, to znaczy Zielony Ład nie będzie wrzucony do kosza, ale będzie ostatecznie Zielony Ład z wyrwanymi poszczególnymi kłami. Będzie to Zielony Ład w jakiejś mierze selektywny, a jak bardzo będzie selektywny, to zależy od siły presji społecznej rolników, nie tylko zresztą rolników, bo na przykład we Francji do różnych protestów rolników podłączają się inne grupy społeczne czy zawodowe. Uważam, że to Zielony Ład wejdzie w życie, ale pokierszowany, że tak powiem, nie tak, jak jest obecnie. Bardzo dziękuję. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. A w drugiej części programu profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Będziemy rozmawiali o sytuacji związanej ze wsparciem dla Ukrainy. Dobry wieczór, czy się słyszymy? Tak, dobry wieczór, witam serdecznie. Panie profesorze, chciałbym porozmawiać o kwestii dostaw broni na Ukrainę. Cały czas mamy tę sytuację patową w Stanach Zjednoczonych. Speaker Izby Reprezentantów no jest powiedzmy tym elementem blokującym. On reprezentuje republikanów. Mamy zielone światło ze strony Unii Europejskiej. Unia Europejska będzie finansowała. Czy w pana ocenie, patrząc też na obecny przebieg wojny i sytuację na froncie, Ukraina ma szansę się bronić? Jak długo ma szansę się bronić? Bo ja też patrzę na Stany Zjednoczone i tam zmieniła się już retoryka obecnej administracji. Jeszcze kilka miesięcy temu Biden mówił w ten sposób: będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. A dzisiaj Biden mówi w ten sposób: będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będziemy mogli. No, trzeba powiedzieć, że sytuacja na froncie w tej chwili pokazuje niebezpieczny deficyt amunicji. Ukraińcy zmuszeni byli do znaczącej redukcji siły ognia w granicach 2000 sztuk amunicji na dzień. To i tak są gigantyczne ilości. No, pamiętajmy, że w szczytowym momencie Ukraińcy używali od 7 do 10 tysięcy sztuk amunicji w ciągu jednego dnia, a Rosjanie nadal używałem około 10 tysięcy sztuk dziennie. Dostali duże wsparcie fatalnej, ale jednak amunicji z Korei, około 300 do 350 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, bo ta jest kluczowa z punktu widzenia toczącej się wojny. Natomiast ani Europa, ani Stany Zjednoczone nie były w stanie dostarczać w sposób systematyczny takich ilości amunicji artyleryjskiej, która byłaby w stanie
zagwarantować bezpieczne rezerwy. I tutaj niestety dowództwo ukraińskie podejmowało pewne decyzje, szacując, iż na przykład deklaracje unijne o tym milionie sztuk amunicji, które rzekomo miały do końca marca dotrzeć do Ukraińców, że to są słowo Unii Europejskiej, więc potraktowano je poważnie. W rzeczywistości doszło do gigantycznej katastrofy, kompromitacji Unii, przedstawianej zresztą jako wielki sukces. W tej chwili rzeczywiście jest stopniowa mobilizacja, a jest ona związana z potężnym dealem, to znaczy na przykład z owych 500 mln pieniędzy przeznaczonych na to, aby zwiększyć potencjał produkcyjny państw Unii, ale nie tylko przecież Unii, bo Norwegowie dostali ponad 87 milionów z tego pakietu. Otóż te pieniądze mają rzeczywiście doprowadzić do tego, że gdzieś tam w tej chwili, w momencie, który nawet Rosjanie nie rozpatrują, Rosjanie nie mają planu, z informacji, które docierają, Rosjanie nie planują powyżej 2024, jeśli chodzi o działania operacyjno-strategiczne. Tym niemniej rezerwy mają, pełne rezerwy mają w granicach 3 milionów sztuk amunicji, a więc... No właśnie, dlatego to pytanie dotyczy tego, jakie szanse obiektywne ma Ukraina, kiedy widzimy te ogromne dysproporcje. Ukraina nie ma czasu, żeby czekać na to, aż Europa zwiększy produkcję w ramach przemysłu zbrojeniowego, produkcji amunicji. Ukraina potrzebuje już i teraz. Ja posłużę się taką statystyką. Rosja w ciągu jednego roku produkuje 2,5 raza więcej amunicji artyleryjskiej niż całe NATO. Niż całe NATO. Rosja 2,5 raza więcej. Dodatkowo Rosja ściąga więcej amunicji z Korei Północnej niż Europa dostarcza Ukrainie. Jak w takim wypadku i w takiej sytuacji Ukraina ma sobie poradzić? Po pierwsze, świetna inicjatywa Czech, do której się Portugalczycy dołączyli. Raptem się okazuje, że to, co Niemcy blokowali, przez długi czas blokowana była koncepcja zakupu poza rynkiem unijnym, żeby właśnie te pieniądze szły na rozwój unijnego przemysłu zbrojeniowego. No i Czesi jednak stosunkowo szybko są w stanie dostarczyć w granicach 800 tysięcy sztuk amunicji, z tego 500 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, tej, na którą najbardziej oczekuje strona ukraińska. I natychmiast do tego projektu dołączyła się Portugalia, gwarantując zakup 200 tysięcy sztuk amunicji. A więc naprawdę w błyskawicznym czasie, jeśli porównamy to z tą mizerotą, za którą stała tak naprawdę bezwolność Niemiec, a więc ciągłe urywanie czasu, ciągłe dawanie tego czasu stronie rosyjskiej, taka gra na czas, to widzimy, że wcale nie gigantyczny potentat, jeśli chodzi o Czechy czy też Portugalię, byli w stanie bardzo szybko rzeczywiście w oparciu o zakupy pozaunijne zagwarantować ilość amunicji, która powinna dać szansę w tym kluczowym momencie przetrwać Ukraińcom. Więc jest tutaj naprawdę... A nie mamy jednak takiego zbyt zachowawczego stanowiska. Ja nie mówię o Unii, tylko o całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Nie ma większej liczby żołnierzy na flance wschodniej. Powiedzmy, Rosjanie przełamują front, idą na Kijów, idą na Odessę, a my nie mamy nawet wystarczającej liczby żołnierzy na flance wschodniej. Nie ma dodatkowego kapitału ludzkiego. Nie ma dodatkowych żołnierzy. Tak jakbyśmy nie szykowali się do obrony. Będziemy nieprzygotowani do tej obrony, jeżeli nastąpi niespotykany, nieprzewidziany i nagły atak. Nie wysyłamy też swoich wojsk. No, Emmanuel Macron proponował, żeby wojska sojusznicze wysłać na Ukrainę, ale został bardzo mocno skrytykowany. Trzęsie kolanami Olaf Scholz, on nie chce w ogóle o tym słyszeć. Zresztą chyba wtóruje mu Donald Tusk. Czy jednak NATO, partnerzy w NATO nie są zbyt tutaj powściągliwi w podejmowaniu takich decyzji też zapobiegawczych, prewencyjnych? Po pierwsze, pamiętajmy przecież, że Niemcy spisali już w pierwszych godzinach, spisali Ukrainę na koniec. I co, cały czas czekają, rozumiem, Niemcy na tę porażkę? No, ta słynna rozmowa
z ministrem finansów, ówczesnego ambasadora Ukrainy w Berlinie, gdzie usłyszał, że w ciągu kilku godzin Ukrainy nie będzie, w związku z tym, że przestał tutaj prosić o jakąkolwiek pomoc ze strony Niemiec, bo po prostu Ukrainy za chwilę nie będzie. No to w takim razie... Taki moment. No przecież gdyby Niemcy dostarczyli w tym czasie, w którym Ukraińcy oczekiwali, że to się stanie, rakiety Taurus, no to jestem przekonany, że Putin miałby szokujący prezent podczas owej dziwnej pseudokampanii wyborczej, mianowicie zniszczenie mostu krymskiego. Zresztą to zarówno oficerowie niemieccy z tych ujawnionych informacji, ale także przecież cały szereg artykułów. Berlin boi się tego, żeby most krymski został zniszczony, dlatego rakiety też dalekiego zasięgu nie są dostarczane. To ja mam do pana pytanie, czy dzisiaj... Myślę, że to był prezent. Czy dzisiaj, panie profesorze, Załański powinien zacząć rozmawiać z Putinem o zawieszeniu broni? Czy powinny się rozpocząć te negocjacje pokojowe? Czy powinien jednak zdecydować się oddać część Ukrainy i zagwarantować sobie spokój na pewien czas? Bo to będzie przecież spokój na pewien czas. Sugerował to nawet papież Franciszek. Czy jednak ten scenariusz powinien być już brany pod uwagę? Nie ma. Ten scenariusz oznacza rozbiór Ukrainy i tak naprawdę koniec Ukrainy. To jest oczywiste. Zresztą Miedwiediew przedstawił mapę, zachęcając Rumunów, Polaków, Węgrów do rozbioru Ukrainy. Ta słynna mapa, która została upubliczniona, i zresztą później był ten słynny, ta forma pokoju, jaką Miedwiediew zaproponował, więc totalna kapitulacja, uznanie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, że Ukrainy nie ma, że jest częścią Rosji, a później reparacje ze strony Ukraińców dla Rosji za tą wojnę. No mniej więcej to... Czyli jak mówi pan profesor Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, taki scenariusz oznacza koniec Ukrainy. Bardzo panu dziękuję dzisiaj za rozmowę, za podsumowanie tego, co dzieje się teraz na Ukrainie i w relacjach międzynarodowych. Dziękuję za dzisiaj. To był program Miłosz Kłeczek Zaprasza. Widzimy się jutro o godzinie 18:20. Do zobaczenia.